zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wyprawa krzyżowa, czy polowanie na czarownice, czy komunistyczne sądy kapturowe skończyły się no, fiaskiem i wstydem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jeszcze czeka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. O filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. 6 stycznia, no co to było 6 stycznia? No 6 stycznia to był dzień w Ameryce, kiedy zbierali się elektorzy, czyli mieli powiedzieć, kto jest prezydentem. No i w Ameryce bardzo dużo ludzi się denerwowało całym tymi wyborami. No i do Waszyngtonu, do stolicy przyjechało około 100 tysięcy ludzi. Z tych 100 tysięcy ludzi około tam 800 tysięcy weszło do parlamentu, do kongresu, na Capitol Hill. Także zaatakowali instytucję państwową. Czy zaatakowali, no to trudno powiedzieć, no bo tam policja ta rządowa w zasadzie otwierała drzwi, wpuszczała. Tam było pełno wariatów. Część chodziła w jakichś takich z rogami w bizonów, poprzebierani. Bardzo dużo było ludzi z Urzędu Bezpieczeństwa, jakieś wtyczki, prowokatorzy i tak dalej, i tak dalej. No ale ogólnie rzecz biorąc, banda ludzi, którzy nieroztropnych, no nieszczęśliwie się dla wielu stało. Tam były te zdjęcia, to większość ludzi, tych, którzy rozpoznali, to w pracy powywalali ich na pysk, na twarz w zasadzie. Powywalali z pracy, to byli nauczyciele, pracownicy w różnych firmach, żołnierze, weterani i tak dalej, i tak dalej. No to na lewo i na prawo zabierali im takie przywileje, które mieli przez pracę 10, czy 20, czy 30 lat. I to wszystko było im zabierane przez to, że tam się pojawili. No, nieroztropnie tam weszli. Tam ten przyjazd protestujących do Waszyngtonu, no to wzburzyło bardzo dużo ludzi. No ale dlaczego wzburzyło bardzo dużo ludzi? Dlatego, że komuniści, cała ta antifa, czyli antyfaszyści, czyli komuniści, no bo to trzeba to tak powiedzieć, oni palili Amerykę przez pół roku, plądrowali Amerykę, nikt nie reagował. Te wybory ogólnie to też były podejrzane. Jak się popatrzy na te liczby, no to nigdy nie było takich wyników. Te zwycięstwa w tych miejscach zawsze pokazywały się tam, gdzie statystycznie musiały zwyciężyć. No bo bardzo często jednak ta połowa plus parę głosów, to łatwo było sfabrykować. No i było dużo braku zaufania. To było bardzo dużo braku zaufania. Głosowanie kopertowe też nie pomaga, żeby zrobić zaufanie wśród ludzi. No i ludzie, 80 milionów głosowało na Donalda Trumpa, 80 milionów głosowało na Bidena, no w każdym razie tak liczono. No i wyliczyli, że Biden miał więcej. No taki frajer, jaki on dzisiaj jest, no to aż trudno uwierzyć, żeby tyle głosowało, także to wszystko jest podejrzane. No ale wybory teraz międzyprezydenckie pokazały, Izba Reprezentantów przeszła w ręce normalnych republikanów, także Pelosi, czarownica Pelosi już jej nie ma. Przypuszczalnie z Kalifornii ucieknie do konserwatywnej Florydy. I Senat, no Senatu nie udało się przejąć, dlatego że w Georgii tam też były najróżniejsze cyrki, no ale wszystko to jest jednak w ramach wyborów. No, będą wybory, co 2 lata są wybory, co 4 lata są wybory prezydenckie. I co to znaczy? No to znaczy, że w kongresie są zmieniani, ciągle są zmieniani reprezentanci. Reprezentantów jest 435. W zależności od ilości mieszkańców. No i senatorów jest 100.
też już niezależnie od ilości mieszkańców, jest dwóch senatorów na każdy stan, czyli mały Rhode Island ma dwóch senatorów, no i Kalifornia również ma dwóch senatorów, tyle tylko, że Rhode Island to ma dwóch czy trzech reprezentantów, a Kalifornia ma około 50 reprezentantów, także że potężną ilość. No ale dlaczego to jest ważne? No to jest ważne, że tych elektorów było 535, no bo to jest 435 reprezentantów plus 100 senatorów, no to jest cały ten kongres, dwie izby. No i oni w zasadzie też ta liczba robi to, że ludzie z najróżniejszych stanów przyjeżdżają, no i jest tych 535 osób, przedstawicieli, no i oni przywożą te głosy. No i jest taki profesor z koledżu, który Eastman, John Eastman, no i on powiedział, że tam są pewne takie sprawy, które nie są pewne, no jeżeli te głosy nie będą doniesione, no to nie będą liczone, jak nie będą takie najróżniejsze głupoty. No i oskarżyli komuniści, oskarżyli Trumpa, że on w zasadzie to wszystko robił, że on chciał zrobić powstanie, że on chciał zrobić zamieszki, że on chciał zrobić zamach stanu, że on chciał zrobić pucz, no ale przez 18 miesięcy wszyscy normalni, no to się śmieli się z tego wszystkiego, tak jak śmieli, no i płakali, że komuniści są w stanie zrobić taki cyrk, że komuniści są w stanie zrobić taki teatr i że są w stanie to ciągnąć. Teraz cały ten komitet kongresu, który to prowadził, tam też był jeden wielki cyrk z tym komitetem, no bo normalnie w takich komitetach, no to w kraju demokracji, w kraju demokratycznym, no to jest, że przychodzi opozycja, partia rządząca i opozycja, no i oni w zasadzie tam dyskutują i patrzą się na te fakty, no i starają się dojść do prawdy. Co w Pelosi, czarownica ta przewodnicząca większości w tym czasie demokratów, co ona zrobiła? Ona po prostu powiedziała, nie, wy republikanie chcecie, żeby był ten przedstawiciel, my nie chcemy ich, my chcemy komunistycznych republikanów. No i oni wzięli komunistycznych republikanów, no republikanie z nazwy only, także po prostu takie na pasku komunistów republikanie, którzy byli poprzednio wybrani. No teraz republikanie, normalni wyborcy wywalili ich wszystkich na pysk. Część z nich od razu zmieniła skórę i się przeniosła do demokratów, gdzie są... No ale to są zdrajcy. To tak jak w Polsce. W Polsce też wszyscy byli tacy, są zdrajcy, którzy zmieniają te partie na lewo i prawo. No i z jakiegoś powodu ludzie na nich głosują. No na zdrajców to nie można głosować. Na kogoś, kto przewinie rękawiczkę z prawej z zewnątrz na wewnątrz i później założy prawą rękawiczkę na lewą rękę, no to niestety, to są zdrajcy, którym nie można wierzyć. No ale oskarżyli o to wszystko Trumpa. Trump został oskarżony, że chciał przejąć władzę. No, jest to jeden wielki cyrk. W sumie to jest, no mówił o możliwościach, no ale jako obywatel pierwsza poprawka do konstytucji pozwala na wypowiadanie się, nawet jeżeli ktoś uważa, że to są głupoty, no ale to nie jest, to nie są sprawy kryminalne. Clintonowa zawsze krzyczała, że były jakieś tam oszukaństwa, czy okradzione wybory Obama i tak dalej. No i teraz cała ta komisja po 18 miesiącach skuliła, wsadziła ogon między nogi, no i przekazała sprawę, przełożyła sprawę do Ministerstwa Sprawiedliwości. No co to znaczy? No można powiedzieć G znaczy, no bo to tak jakby e-mail wysłali. Tam nie ma żadnych podstaw, tam nie ma żadnych legalnych
argumentów, żeby cokolwiek się działo. Ten minister sprawiedliwości Merrick Garland, no to wziął takiego specjalnego konsula, który ma to coś tam robić, no ale ten cała komisja 6 stycznia, no to jest wstyd. To jest wstyd i hańba, to jest po prostu pokazuje, co komuniści są w stanie zrobić. To problem jest taki, że demokraci zniszczyli. Demokraci zniszczyli nieprawdopodobną ilość norm jakichś takich cywilizacyjnych, norm demokracji, norm humanizmu, bo to jest po prostu ściganie przeciwnika politycznego. No ściganie przeciwnika politycznego w Ameryce, no to było nie do usłyszenia, ale to jest to, co się stało. No i najgorsze jest to, że ci debile nie zdały sobie sprawy, że jeżeli otworzyli te wrota, wypuścili te potwory polityczne, no to nie ma końca. To nie ma końca i nie będzie końca. I to nie jest to, co potrzebne jest w normalnym kraju, który ma być jakiś osiągnąć sukces. No bo jeżeli coś takiego się dzieje, no to ciągle jest te nieprawdopodobne wahadło, co 4 lata jest po prostu wyrzynanie, czy chęć wyrzynania przeciwnika politycznego. No, a cała ta nagonka i całe to polowanie na czarownicę, no to normalni republikanie, 80-90 milionów po prostu widzi to. No i około połowa demokratów również widzi, że to były jakieś takie stalinowskie zagrywki. No to nie było normalne to, co socjaliści amerykańscy zrobili. No ten 6 stycznia, no na pewno reprezentował ludzi, obywateli amerykańskich, ale na pewno nie reprezentował czegokolwiek, co Trump chciałby zrobić. No nie było puczu, nie było zamachu stanu, no bo ani wojsko za nim stało, ani administracja nie stała za nim. Cały ten jego gabinet, no to też ludzie jednak naokoło jego mówili, nie ma co robić. On za bardzo tam nie podpuszczał. No denerwował się bardzo, no ale tak jak mówię, to jest pół Ameryki się denerwowało tym kilkoma miesiącami bezprawia lewactwa. No i to w zasadzie konserwatyści doszli do wniosku, że jak Antifa, to komuniści Antify może to robić, no to dlaczego ta druga reszta? No problem jest taki, że FBI, CIA, te wszystkie ministerstwa, to są po prostu, to jest budżetówka, to jest po prostu, to są ludzie, którzy żyją z podatków, no i oni w zasadzie kochają socjalizm, no bo socjalizm daje im siłę, tak, to jest grupa, która może ścigać jednostki, jednostki płacą podatki, a cały system administracyjny po prostu ściga całą tą resztę. Także 20-30% ludzi, którzy jest w całej tej budżetówce, przekonała dodatkowe 30%, że oni pracują dla nich. No i ścigają 40% tych ludzi, którzy płacą podatki, którzy chcą normalnie żyć. Także no wstyd, że te 18 miesięcy było zmarnowane, tam dziesiątki milionów dolarów było zmarnowane. No i podstawowy wniosek jest taki, że ściganie polityczne byłego prezydenta przez aktualnego prezydenta, no to nie ma żadnego sensu. No to Ministerstwo Sprawiedliwości teraz musi to wszystko wybalansować, no i też w sumie nic nie zrobią, dlatego, że no, Sprawiedliwości i demokracji musi
musi stać się zadość. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzwonieniem o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek nie jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, no widzicie, co się dzieje. W Ameryce po prostu komunizm zwyciężył przez 2-3 lata, no ale to wszystko już siada. Całe te wariactwo homoseksualistów, całe te wariactwo transwestytów, całe te wariactwo, te czarne życie znaczy, całe te wariactwo niszczenia kultury. Wszyscy ludzie zdają sobie sprawę, że po prostu komuniści chcieli zniszczyć 200 lat, ponad 250 lat Ameryki. Te wszystkie zniszczone pomniki, te wszystkie zniszczone tradycje, zniszczenie rodziny, zniszczenie edukacji, to jest po prostu wypływa. To wypływa, to jest oliwa sprawiedliwa i zawsze na wierzch wypływa. Ludzie się orientują i zaczynają myśleć normalnie. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, do czego doprowadziliście. Syf kiła i mogiła, no ale to jest wasza wina. To nie jest niczyja wina, tylko was. Zdrowie dla normalnych.